Witam na kanale Urbex Paranormal. Dzisiaj jestem pod ziemią. Miejsca nie zdradzę celowo, bo to miejsce jest niebezpieczne. Czy paranormalność tu jest? No właśnie dlatego się tu wybrałem, żeby to sprawdzić. Bo miejsce jest bardzo niebezpieczne. Nie będę tego tłumaczył. Zobaczycie na tym materiale. Odpalam K2. Jeżeli coś będzie, super. Jeżeli nie, film będzie po prostu tylko urbexowy. Ruszamy. No dobra, odpalamy K2. Jest tutaj ktoś? Powiem wam, też można się tu... Szczerze mówiąc, nadzieję, albo spotkać bezdomnego. Ale mam nadzieję, że ten obiekt na tyle straszy, że nie przyciągnie. Czy tutaj ktoś jest? Jeżeli jest, niech dotknie to urządzenie, które trzyma w mojej lewej dłoni. Woda kapie ze stropu. No jak sami wiecie, leje już tygodniami, mało kiedy świeci słońce. Czy tutaj ktoś jest? Nie sprawdziłem jeszcze otworu wlotowego, ale zobaczymy na sam koniec. Jeżeli ktoś tutaj jest, niech dotknie moje urządzenie. Przychodzę tutaj w pokoju. W pokoju też odejdę. Przychodzę tylko porozmawiać. Nic poza tym. Powiem wam, na razie niesamowita cisza. Tam kapała mocno tylko woda ze stropu. Czuć tu, tak jakby lisem. Wcale bym się nie zdziwił, bym go tu spotkał. Czy ktoś tutaj jest? Jest ktoś w stanie dotknąć tego urządzenia? Taki jakiś dzbanek. Kompletna cisza. No może być, tak jak powiedziałem, będzie odcinek tylko urbexowy. Nic poza tym. No bo K2 na razie ani nie migła. Kompletna, ale to kompletna cisza. Jeszcze kawałek mam do przejścia. Może się coś zmieni. Jest tutaj ktoś, dotknie ktoś tego urządzenia. No na to wygląda, że będziemy tylko dzisiaj urbexowo w tym obiekcie. Zrobiło się nisko. Patrzę, czy nie ma lisa, bo powiem wam, smród. Jezus, dotkłem się stropu. Sam się wystraszyłem, że ktoś mnie dotyka. Ach, takie głupie uczucie. No lisa żadnego nie widzę. Aktywność też zerowa. Dobra, ja jeszcze wejdę tam. Ale to odpuszczę sobie kamerę. No ze względu na to, że jest tam bardzo nisko. No i niestety w tej wnęce, powiem wam, aktywności też brak. Lisa też brak, ale to aż ciekawe, bo po prostu tak go tu czuć niesamowicie. Patrzeć pod nogi, gdzie się idzie. Jest tutaj ktoś, niech dotknie tego urządzenia. Może w tym rozwidleniu. Oj. Delikatnie było, a jestem głęboko pod ziemią. Możesz to powtórzyć? Czy możesz to powtórzyć? Delikatny skoczek. Ale ta woda tam kapie, jakby ktoś chodził. Czy możesz to powtórzyć? Jesteś w tej wnęce? Patrzcie! Jesteś w tej wnęce, tak? O, niesamowite. No powiem wam, jestem zszokowany. Naprawdę. Nie sądziłem. Jest. Nie sądziłem, że coś się tu wydarzy. Słuchaj. A może tu jesteś tak samo? A może idziesz za mną w tym momencie? Nie wiem.
O, proszę bardzo, za moimi plecami, tak? Okej, okay, słuchaj, mam dla ciebie propozycję. Ja przychodzę w pokoju, przychodzę tylko porozmawiać i w pokoju odejdę, nie zrobię ci żadnej krzywdy. Chodź za mną w okolice otworu. Jesteś w stanie to zrobić? Słuchaj, jeżeli tak, dotknij... Moment. Jeżeli tak, dotknij tego urządzenia. Teraz. Dotkniesz? Czemu tak słabo? Ale okej. Okay. Zawsze to coś. No, powiem wam. Grubo. Bardzo grubo. Chodź za mną. Dobra. Dobra, w okolicach otworu odpalę kamerę. Ciekawe, czy pójdziesz za mną, aż jestem sam ciekawy. Słuchaj, rozstawiłem takie urządzenia. Kulki 3. Urządzenie, które już dotykałeś, zwane K2. I taki przyrząd z antenką. Nazywa się Rempot. Nie zrobi ci to żadnej krzywdy. Możesz sobie go dotknąć. Jedno, drugie, trzecie urządzenie bez żadnego problemu. A ja spróbuję z tobą porozmawiać na dwa urządzenia. Zrobię taki test urządzeń dzisiaj. Nie bój się ich. One też nie robią żadnej krzywdy. Będę zadawał tobie pytania, a ty mi będziesz odpowiadać. Odpowiadał, odpowiadać. Nie wiem, jesteś kobietą, mężczyzną. Na razie nic nie wiem. I odejdę w pokoju. Nic ci tu nie zrobi krzywdy. Pobierz energię z tych urządzeń, które tutaj są. Ale nie pobieraj tej energii ze mnie. Tylko z tych urządzeń do siły kontaktu ze mną. Dziękuję. Zerknijcie. Odpaliła się kulka przed momentem. Dziękuję, że dotkłeś. Bardzo dziękuję. Czary na głowie. Dziękuję, że dotkłeś. Ajajaj. No odpalam właśnie, powiem wam. W tym momencie właśnie nawet nie zdążyłem jeszcze odpalić. SB7. Robię dzisiaj konfrontację SB7 Ghost Tube, aplikacja. Tryb samolotowy. Chcę uzyskać głosy i informacje z jednego i drugiego urządzenia, aż jestem ciekawy, co wyjdzie. Popatrzcie, dotknął drugiego urządzenia. Dotknąłeś, tak? Druga kulka. W tym momencie, powiem wam, zbroję się, szykuję telefon. Dziękuję. A możesz dotknąć jeszcze tą lewą kulkę w tym momencie? Czy możesz dotknąć lewą kulkę lub urządzenie z antenką? No powiem wam, ciary na głowie, jeszcze nie miałem czegoś takiego, odkąd chodzę, żeby mi zapaliły się dwie kulki. Jedna po drugiej. No teraz mam obawę przejść za te instrumenty. Jesteś tam gdzieś w środku teraz? O masakra, dobra, wyłączę kamerę i znowu. Nie dotykaj teraz kompletnie niczego. Ja odpalam inne urządzenia, przez które spróbujemy porozmawiać. Proszę, nie dotykaj. Dotkniesz je dopiero, jak zaczniemy nawiązywać kontakt. Dziękuję. No to powiem wam, zaczynamy. Idę do ciebie, w twoją stronę. Nie rób mi żadnej krzywdy. Przychodzę porozmawiać. Widzę cię. Aplikacja Gostiu opowiada, że widzi mnie, ok? Odpowiedz mi też przez to urządzenie, które trzymam w prawej ręce. Jest to SB7. Czy widzisz mnie? Możesz to potwierdzić przez drugie urządzenie? Powiem wam, głupie uczucie, naprawdę. Przed chwilą te kulki tu świeciły. Trzymać. Trzymać? Trzymałeś te kulki przed chwilą? Jesteś mężczyzną? Odpowiedz przez to drugie urządzenie, proszę. Nie było tryb samolotowy. Jestem parę dobrych metrów pod ziemią. Odpal któreś z tych kulek. Trzymałeś którąś kulkę, tak? Możesz ją dotknąć teraz?
i odpowiedz przez to urządzenie, które trzymam w prawej ręce. Jesteś mężczyzną? No, powiem wam coś niesamowitego. Boisz się? Boisz się tu podejść? Dotykałeś przed chwilą tych dwóch kulek, a ja stoję na tej linii tych kulek. Czy mam się wycofać? Dobra, zrobię to w takim razie. Idę do przodu. Będę koło samej kamery. Dobra. Jeżeli weszłem ci w to pole, okej, rozumiem. Dotknij którejś z tych urządzeń i przemów, przez które chcesz w tym momencie. To jest VS, Ghost Cube, a SB7. Odpowiesz coś? Jesteś mężczyzną czy kobietą? Dziwna sprawa. SB7 nic. Na Ghost Cube dwa razy padły teksty. Chciałem to już dawno zrobić i sprawdzić, jak to wszystko się zachowa, jak to będzie grało. Mamy tu na 100% byta. Kulki zagrały, na K2 też. Możesz dotknąć któreś z tych urządzeń jeszcze z przodu i przemówić przez urządzenia, które trzymam w prawej i lewej ręce. Ale pauzy. SB7, takie pauzy, takie cięcia. Czy ty to robisz? Próbujesz blokować to urządzenie? Woda. Woda. Jest tutaj woda. Powiem wam, ciary mi przechodzą. Ghost Cube po prostu jest niezawodny jak na razie. Woda, zgadza się, z tyłu tam kapie woda. To jest wszelka prawda. No na to ten nawet nie wpadł. Czy jesteś w stanie coś powiedzieć do mnie przez to drugie urządzenie? Kompletnie nic. Dobra, ja stale sobie jeszcze dalej, nie będę cię płoszył. Jesteś kobietą czy mężczyzną? Ale przerywa. Ale przerywa. I teraz powiedzcie mi, czy aplikacja Ghost Cube a SB7 potrafią się zakłócać, gdy są blisko siebie? Aplikacja rzuca tekstami. SB7 ma całkowitą ciszę, jakieś przerwania. Możesz przemówić przez któreś z tych urządzeń? Jesteś mężczyzną? Ewentualnie dotknij któryś urządzeń z tamtych, które są z przodu. Dobra. Jesteś kobietą? Powiem wam, dwa urządzenia milczą. Nie bój się. Nie bój się mnie. Przychodzę w pokoju. Przychodzę porozmawiać w pokoju, odejdę. Czy zginąłeś? Zginęłaś w tym obiekcie? Ukryty. Znowu mamy Ghost Cube. Ukryty. Kto jest ukryty? Ja jestem ukryty tutaj? Z tobą? Czy ty jesteś ukryty? Ukryta. Jestem naprawdę w wielkim szoku. Dlaczego SB7 nie działa?
Dobra, ja położę jedno z moich urządzeń do przodu, bo nie wiem, czy one się zakłócają. Kładę go w tym miejscu, nie bój się go. Gościu, bierz tutaj. SB7 jest w moje ręce. Może teraz coś z tego wyjdzie. Kto jest ukryty? Patrzcie, jaka przerwa. Co się wyprawia po prostu. Jest kulka, dotkłeś. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję za to. Jesteś, tak? Zginąłeś tutaj? Zginęłaś? Odpowiedz. Jest kulka. Nie przez te urządzenia. Możesz je też dotykać. Odpowiedz przez te urządzenia. To jest jedno, które takie czarne tam jest na dole. Na ekranie. I to, które trzymam w ręce. Ja pierdo. No i co teraz? Dlaczego to zrobiłeś? Jezus Maria, nie rób mi żadnej krzywdy, proszę cię. Nie rób mi żadnej krzywdy, nie masz do tego prawa. Nie masz do tego prawa. Jezus Maria, co jest? Masakra, powiem wam, masakra. Odpaliłem telefon, nie wytrzymałem. Dlaczego zgasiłeś? Dlaczego zgasiłeś moje oświetlenie? Jezus, nie wiem, czy widzicie, co się tu wyprawia. Dobra, ja gaszę w tym momencie. O Jezu, nie wiem, co ma powiedzieć. Moment. Odpalę. Ja pierdykam, naprawdę trzeba siły. Spadła mi kamera, ale to ja ją zrzuciłem. Powiem wam, ręce mi się trzęsą. Dlaczego zgasiłeś mi światło? O szlak. Nie mogę ochłonąć. Może kiedyś dokończę tą konfrontację, powiem wam. Na GhostTube padały teksty. SB7, no już nie wiem, co mam gadać. SB7 się zawiesiło. Blokowałeś mi to urządzenie, tak? Celowo. Kim jesteś? Jeżeli kobietom, dotknij którejś z tych urządzeń z przodu. Dziękuję. Patrzcie. Dziękuję ci za to. Jesteś kobietą, tak? Powiedz mi, dlaczego kobieto chciałaś mnie wystraszyć, gasząc mi tu światło? Znowu dotykasz, tak? Chciałaś mnie wystraszyć. Aha. Masakra. Ja przychodzę w pokoju, przychodzę tylko porozmawiać. O. Chciałaś mnie wystraszyć? Jeżeli tak, dotknij tej kulki jeszcze raz. Czy chciałaś mnie, kobieto, wystraszyć? Powiem wam, to było chore. Coś wam pokażę. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać. Tu mam taki przycisk. Trzeba naprawdę użyć potężnej siły, żeby zgasić mi ten halogen. To nie jest takie proste. No, zatkało mnie, po prostu zatkało mnie. Zginęłaś w tym obiekcie? Dotknij którejś z tych urządzeń, jeżeli tak. O, masakra. Bardzo grubo. Powiem wam, myślałem, że zwariuję w momencie, jak mi zgasło całkowicie światło. Jestem tu solo. Tam mam otwór, nie wiem, czy go widać. Taka mała kropka.
To było chore. Dobra, słuchaj! Ja przemienię urządzenia teraz. Odejdź z tego miejsca. Jak spodobała ci się ta kulka, to czemu ma ci się nie spodobać to urządzenie? Zobaczcie, kładę tutaj. Rempoda. Kulkę przekładam w inne miejsce. Nie leć, nie leć. Słuchaj! Nie dotykaj kulki. Dotknij urządzenie z antenką w takim razie. Czy jesteś w stanie to zrobić? Proszę. Dotknij urządzenie z antenką. Nieraz miałem po wyłączeniu kamery dotyk był i tego się właśnie obawiam. Że znowu nic nie zarejestruję. Nie wiem, czemu byty tak dziwnie działają. Ale wyłączę to. Przestawię jeszcze te kulki trochę bliżej mnie, a K2 wrzucę za rempoda. Patrzcie, nie dasz mi tego zrobić. Zobaczcie, co się dzieje. Nie dasz mi tego zrobić. Patrzcie, co się dzieje na K2. Jesteś tutaj z przodu, tak? O, masakra, masakra. Czemu nie mogę przestawić tych urządzeń? Przeszłeś teraz bliżej, jesteś bliżej mnie, tak? Ominąłeś jakoś tą kulkę. Urządzenie K2 zagrało. Proszę cię, ja zrobię to z kamerą w ręku. Nie rób mi krzywdy, przychodzę tylko porozmawiać. Kobieto. Poprzestawiam te urządzenia. Okej, tego nie będę przestawiał. Ruszę te kulki. Powiem wam, ciary mam na głowie. Rozczaskało mnie po prostu doszczętnie. Okej. Raz. Dwa. I tutaj prawie, że koło mnie, a może nie tak do końca koło mnie. Słuchaj. W takim razie jeszcze raz. Jesteś w stanie dotknąć których z tych urządzeń, które teraz poprzestawiałem? Dwie kulki już były dotknięte, tak? Teraz są poustawione gdzie indziej. Urządzenie K2 było dotknięte bez żadnego problemu. Tam. A teraz tutaj. Tylko nie gaś mi światła, proszę cię. Coś szczeliło z mojej lewej strony. Czy to ty? Czy to ty? O mordę. Kroki. Chodzisz tutaj, tak? Czy twoje kroki słyszę? No, powiem wam, teraz słyszę kroki. Już dawno tego nie słyszałem. Chodzisz tutaj? Dotknij któreś z tych urządzeń, proszę. To coś przed chwilą szczeliło. Dosłownie w okolicach otworu, tu. No, może tego nie widzicie. Nienormalne. To się robi wszystko nienormalne. Okej, jeszcze raz. W mym ręku mam to urządzenie, do którego nie chciałeś. Nie chciałaś, przepraszam. No wiem, kim jesteś, kobietą. Nie chciałaś przemawiać. Możesz to zrobić teraz? Nie bój się tego urządzenia. Powiedz mi, dlaczego mnie wystraszyłaś? Chyba, że chcesz, żebym ustawił to drugie urządzenie tam z przodu, koło mnie. Przemówisz przez nie? Dotknij któreś z urządzeń, jeżeli tak. Czy jesteś w stanie dotknąć tych urządzeń? Popatrz. Tego. Tego. Tych. Lub tego. Najmocniej zależałoby mi, żebyś dotknął tego urządzenia, które jest tutaj. Dotknęła, przepraszam. Nie wiem, dlaczego się tak zachowuję i
Biorę cię za mężczyznę, jesteś kobietą. Jesteś w stanie to zrobić? Dobra, ja odłożę to urządzenie na glebę. Nie bój się go. Jesteś w stanie dotknąć? Na przykład tego, teraz. Nie. Powiem wam eksperyment. To jest eksperyment. Miał być taki prosty eksperyment. Chciałem konfrontacji aplikacji GhostTube. No ale się przerywa. Z SB7. Jesteś, tak? Jesteś tutaj. Czyli stoisz z boku koło mnie. Nie tam, gdzie mam rozstawione urządzenia. Jesteś tutaj. No właśnie, tego się spodziewałem. Jesteś tutaj z boku. Czy możesz przejść tam na prawo? Dobra. Jeżeli jesteś w tym miejscu... Okej. Okay. Zostawimy sobie. Halogen. Jeżeli jesteś w tym miejscu, proszę, przemów do tego urządzenia. Kobieto, zginęłaś tutaj? Nie bój się tego urządzenia. Powiem wam, jak tam coś się zaświeci po prawej. Wszystko nadal zostawione. Automatu wam to pokażę. Dlaczego nie chcesz rozmawiać przez to urządzenie? Tam to było wygodniejsze dla ciebie? Powiem wam naprawdę... Nie wiem, jak to mam interpretować. Naprawdę nie wiem. To jest grane. GhostTube, bez problemu. Paranormalność w tym obiekcie jest. Zamaski zaszalały. Czemu nie chcesz mówić? Czekajcie, zmienimy skanowanie na odwrotne. O, lecimy do tyłu. Kobieto, przemów, powiedz cokolwiek. Chyba, że podoba ci się tamto urządzenie, no to nie ma sprawy. Porozmawiamy przez tamto. Poczekam jeszcze 30 sekund. Jeżeli nie, wyciągnę tamto urządzenie. Co to było? Powiedziałaś coś przez to urządzenie, tak? Możesz to powtórzyć, ale to było tak cichutko. Dlaczego tak cicho? Dlaczego tak cicho? Co jest? O, przerywanie. Zakłócasz mi to urządzenie, tak? Nie. Dobra. Nie wnikam. Nie wnikam. W takim razie wyciągamy. No co? Wyciągamy telefon i zobaczymy, co się teraz wydarzy. No jestem w szoku. Aplikacja GhostTube. No niestety działa. Dobra, przestawiłem te moje urządzenia. Jeszcze raz, w inny sposób. Możesz na nie... Ciężko mi się mówi, powiem wam, podcięło mnie. To, co się tu wyprawiało, mam. Możesz tych urządzeń podotykać, może tak powiem. Zaraz wam pokażę. Moment. No wyłączę kamerę, moment. Zaraz wam coś pokażę. Dobra, popatrzcie, żeby nie było. O to mi chodziło. No i mogłem sobie poradzić na dwie zajęte ręce, tryb samolotowy. Możesz przemówić teraz przez to urządzenie? No przez to ci wychodziło bez żadnego problemu. Możesz teraz podotykać urządzeń. Znowu je poprzestawiałem. Po raz kolejny je poprzestawiałem. W którym miejscu jesteś? Odpowiedz. Ja pierdzielę. Jesteś przede mną, tak? Przed tymi urządzeniami tam?
Słychać kroki, nie wiem, czy to słyszycie. Możesz głośniej tych kroków, te kroki zrobić? Posłuchajcie sami. Ale chodzi. Chodzisz, dziękuję za to, dziękuję. To nie jest żadne nękanie i tym podobnie, żebyś sobie tego tak kobieto nie brała do siebie. Odpowiedz. Odpowiedz przez to urządzenie. Zasypało cię tutaj? W tych tunelach? Czy zasypało cię tutaj w tych tunelach? Słyszałem twoje kroki. Parukrotnie chodzisz. To moje. Ale co jest twoje? To miejsce? No obecnie jest twoje, to prawda. No twoje, wiesz, że zginęłaś tutaj? Że nie żyjesz? Wiesz, że nie żyjesz? To jest twoje miejsce, to prawda. Nie chcesz wpływać na te urządzenia porozstawiane tu z przodu? Dlaczego? Możesz powiedzieć? Świetnie ci to wcześniej wychodziło. Przekupiony. Kto jest przekupiony? Nie zrozumiałem tego. Możesz to wytłumaczyć? O co chodzi z tym przekupieniem? Ja nie jestem tu przekupiony. Nie dostałem żadnych pieniędzy, żeby tutaj przyjść. Przyszedłem z ciekawości sprawdzić. Nie miałem żadnej pewności, czy kogoś spotkam. A jednak spotkałem ciebie. Ile masz lat, kobieto? Ale pizło. O, masakra, tam w okolicach otworu wejściowego. Czy to ty uderzyłaś? No i powiem wam, to by się chyba wszystko zgadzało. Kobieta jest w okolicach otworu wejściowego. Po prostu tam, gdzie ja będę wychodził. Żadne z tych urządzeń nie gra. Odeszłaś tam, w okolice otworu? Odpowiedz przez to urządzenie, które trzymam w lewej ręce. Tak? Dlatego tam przed chwilą rąbło w okolicach otworu. Możesz tu przejść, przejść koło mnie, przejść przez te urządzenia w głąb tamtego korytarza? Ja przesunę się w tym momencie. Zrobię ci miejsce. Nie masz prawa zrobić mi żadnej krzywdy. Proszę, chodź do mnie. Przejdź tam w głąb tego korytarza. Jesteś w stanie to zrobić? Przy okazji dotknij jakichś urządzeń, które tam leżą na dole. Już dotykałaś. Przejdź i odpowiedz mi, ile masz lat. Powiem wam, ciary na głowie. I nie piszcie mi w komentarzach, co niektórzy. Głupot, po prostu czystych głupot. Zróbcie sobie taką solową akcję sami, a przekonacie się, jak jest naprawdę. Jak wam coś kota pogoni, no to zrozumiecie, o co mi chodzi. Kobieto, czemu nie chcesz współpracować? Jesteś tam? Zaraz coś sprawdzimy. Dobra. Spróbujemy użyć tego. Chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi. Jesteś w okolicach otworu? Czy już przeszłaś? Widzicie otwór? Otwór pięknie widać. Przeszłaś już koło mnie? Mijając te urządzenia, które mam tutaj rozstawione, czy chowiesz się teraz w tych wnękach przyotworowych?
Ciekawe, powiem wam. Spróbujmy za to światło. Przejdę tak z ciekawości i pokażę ci, jak działa to urządzenie z antenką. Widzisz? Jeżeli przejdziesz koło niego, to urządzenie po prostu da sygnał i zaświeci lampką. Kobieto, przeszłaś tutaj już czy jeszcze? Jest grubo. Stoisz za moimi plecami, czy nie? Nie gaś mi tylko światła. Proszę cię o to. Nie gaś mi światła. Jesteś. Jesteś. Jesteś za moimi plecami, tak? Jest. Powiem wam. O, w mordę. Przeszłaś koło mnie teraz? Dosłownie przed momentem. Ta dwójka mignęła. Nie wiem, czy to było dobrze widać. Przeszłaś koło mnie? Hu, hu, hu. No właśnie usłyszałem twoje kroki. Przeszłaś koło mnie? Dobra. Bierzemy K2. Idę do ciebie z takim urządzeniem w ręce. To urządzenie nie robi ci krzywdy, już wiesz o tym. Dotknij go. Proszę, dotknij to urządzenie. Tylko nie gaś mi światła, bo miałbym problem stąd wyjść. Jesteś w stanie dotknąć to urządzenie? Mówiłaś, kobieto, o wodzie, tak? Ta woda kapie w tym miejscu. Gdzie jesteś teraz? Przeszłaś koło mnie, bo urządzenie, to, które trzymam w ręce, pokazało mi to. No dotknij teraz to. Jeszcze raz. Powiem wam, w emocjach czasami no, język się łamie. Człowiek takie głupoty zaczyna opowiadać. Przepraszam was też za to. Wróciłaś w okolice otworu? No i co jest grane? Dobra. Nie wiem, co mam robić. Czy kończyć sesję? Na sam koniec położę to urządzenie jeszcze tutaj. Powiem wam, stawiam K2 na glebę. Słuchaj, ja nie będę już przedłużał. Nie będę kombinował. Dotknij na pożegnanie któryś z tych urządzeń. Proszę cię. Ja już stąd chcę odejść. Odejść w pokoju. Przyszedłem tutaj tylko porozmawiać. Nie zrobić ci żadnej krzywdy. I też odejdę w pokoju. Dotknij któreś z tych urządzeń. No dobra. Dotkniesz tych urządzeń na pożegnanie? Któregokolwiek. Ja je teraz będę zbierał po kolei. I odchodzę. Odchodzę w pokoju. Nie masz prawa za mną iść. Zostań w tym miejscu, kobieto. Ja je zbieram. Chcesz? Dotknij je. Tylko nie dotykaj mnie. Zbieram kulkę. Drugą kulkę. No powiem wam, trzeba siły, żeby takie coś zadziałało. Zostawiam jeszcze urządzenie z antenką. Możesz go bez problemu dotknąć. Drodzy widzowie, to by było na tyle. Był kontakt z kobietą. Czuwam, że ona jest za moimi plecami. Nie, proszę, nie podchodź do mnie. Ja odchodzę w pokoju. Nie masz prawa za mną iść. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja jestem w szoku. Chciałem zrobić aplikację GhostTube VHS SB7. Co z tego wyszło, sami zobaczyliście. Przez GhostTube kontakt był. SB7 zostało całkowicie zablokowane. Czemu? Ja to jeszcze raz kiedyś powtórzę, sam nie wiem. Do następnego odcinka.